Jaki żeton za Pikema z Majora w Kopenhadze ostatecznie udało wam się uzyskać? Dzisiaj koło 2 w nocy wyszła nowa aktualizacja do Counter-Strike 2, która w teorii nic wielkiego nie dodaje, ale tak naprawdę naprawia rzeczy, o które ludzie prosili już od dłuższego czasu. Co w tym wszystkim najważniejsze, wreszcie Valve udało się ogarnąć sprawę związaną z crowdjump bugiem. Ten błąd był mocno widoczny m.in. na samym Majorze, bez którego Virtus Pro prawdopodobnie nie wygrało rundy na Anubisie. Tak jak widzicie na tym nagraniu, skakanie jest mocno randomowe, raz wychodziło nam to normalnie, a innym razem mogliśmy mieć duży problem, który nie zależał nawet od nas. Valve wtedy pisało, że nie potrafią tego błędu nawet odtworzyć i ludzie martwili się już, że długo im zajmie, zanim w ogóle dostaniemy jakieś poprawki z tym związane. Na szczęście właśnie ta kwestia została załatana. W tej aktualizacji dodali coś jeszcze, co ludzie nazywają jedną z głupszych zmian, jakie Valve mogło w ogóle wprowadzić do gry. Osoby, które mocno siedzą w rynku skinów z Counter-Strike'a, nie mieli w ogóle pojęcia, co może ta jedna rzecz zmienić. Zakupione i przehandlowane przedmioty z CS-a nie będą widoczne dla innych użytkowników przeglądających nasz ekwipunek Steam przez 10 dni. Gabe Follower zapytał się na Twitterze, czy to w ogóle ma jakikolwiek sens. Gdyby jakiś oszust ukradł wszystko z twojego ekwipunku, nie bylibyśmy nawet w stanie sprawdzić, czy nadal ma te przedmioty. Jak napisała jedna z osób, oszust może odebrać ci wszystko, poczeka 7 dni i to sprzeda, a my nawet nie będziemy nic wiedzieć, ponieważ nikt w tym czasie nie będzie mógł tych skinów zobaczyć. Całą prawdę w kierunku Valve napisał Simple, który tym wpisem na Twitterze zdobył duże uznanie wśród społeczności i na pewno musiało to dotrzeć do kogoś z firmy Valve. Deweloperzy Counter-Strike'a muszą w końcu zrozumieć, że bez odpowiedniego anti-cheata tryb Premier Mode jest do bani i nikt nawet nie będzie walczył o jak najwyższy rating, tak jak w Valorancie. Najłatwiej jest połączyć się po prostu z anti-cheatem Faceit lub też stworzyć jego o wiele lepszą wersję, co jest już trudniejszym wyjściem dla Valve. Ze względu na okropny stan premierów, CS pewnie zniechęca też do siebie nowych graczy. Jak stwierdziła jedna z osób, gdyby tylko Valve zwracał uwagę na codzienne opinie, gra byłaby świetna. Wygląda na to, że nie przejmują się ich własną grą. To akurat nic nowego, po tych wszystkich latach ludzie niestety przyzwyczaili się do tego, że Valve momentami staje się naprawdę leniwe w kwestii nowej zawartości i wysłuchania społeczności a propos dalszego rozwoju. Należałoby też wspomnieć o tym, że dodano już kapsułkę z autografami czempionów za Majora w Kopenhadze. Tak jeszcze na koniec tego newsa mamy dla was szokującą informację, która jak na razie jest jeszcze nieoficjalna, ale prawdopodobnie już wkrótce dostaniemy w tej sprawie więcej szczegółów. Jak twierdzą źródła Overdrive'a, Gokushi ma 23-letni gracz Force, który nie tak dawno z całym składem został przesunięty na ławkę rezerwowych, ma dostać bana od ESIC i to na 2 lata. Powodem takiej blokady ma być ustawienie meczów, w których czynnie miał brać udział. Podobno będziemy mieli do czynienia z falą banów, a ta blokada to dopiero początek. O wszystkim na bieżąco oczywiście będziemy informować na naszym Discordzie, link standardowy w opisie i komentarzu. Witajcie na CSGO Skins, czyli stronie ze skinami, która jest już na rynku od 2015 roku. Oczywiście standardowo możemy na niej otwierać skrzynki, bić się z innymi na case battle, a jeśli jakiś skin nam się nie spodoba, to łatwo możemy wymienić go w exchangerze. Wypatrujcie również różnych eventów i nie zapomnijcie o darmowym daily case'ie. Metody płatności to przelewy, blik, nasze skiny czy nawet przez SMS-a. Używając naszego kodu PIKI dostaniecie 2,50 i 10% bonusu do ładowania. Pamiętajcie, że strona przeznaczona jest tylko dla osób powyżej 18 roku życia. Zapraszamy do wypróbowania CSGO Skins. Po zwycięstwie Natus Vincere na Majorze w Kopenhadze wszyscy już porozjeżdżali się do swoich domów. I to, jakie przywitanie kibiców zgotowali m.in. Imowi, przechodzi ludzkie pojęcie. Zobaczcie sami. Miło było też zobaczyć Simpla, który gratuluje Bitowi wygrania następnego Majora w swojej karierze. Co ciekawe, jak mogliśmy się dowiedzieć w jednym z wywiadów u OnePixela, w pewnym momencie został poruszony temat tego, jaki wpływ miał nasz polski trener Kuben na to, że JL został MVP Majora w Kopenhadze. Jak sam powiedział, to właśnie dzięki Kubenowi JL przestał grać snajperkę i wziął się bardziej za rifle. Podziękował mu też za to, co dla niego zrobił i według niego to po prostu GOAT. Samą wypowiedź zobaczcie sami. Bro, one thing I fucking didn't even know about, I just heard it somewhere. Did Kuben, you were AWPing, Kuben told you then, go on the rifle, because I saw Kuben's post and stuff, he's so fucking happy for you. Was he the guy who got you on the rifle?
Yes, yes, for sure. He was the guy that decided to make a six-man roster just because of me, because he liked my personality and he liked that I was very good mentally. I was a shit player back then. He just picked me up to teach me. Oh my god, sick. Shout out to Kuben for this. No, Kuben is my goat. Przechodzimy teraz nieco do naszego polskiego podwórka. Kolorowy wypisał naszych zawodników, którzy są obecnie bez żadnej drużyny i trzeba przyznać, że mamy ich całe mnóstwo. MHL, SNX, Snatchy, Sobol, Rejko, Michu, Ralen, Jacob, Milki, Tucson i można by tak wymienić praktycznie bez końca. Jestem ciekaw, czy ktoś będzie w stanie wykorzystać tę sytuację i skleić z najlepszych tych zawodników zgraną piątkę, czy jednak każdy raczej będzie celować w międzynarodowe podwórko. Ludzie stwierdzili, że najgorsze w tym wszystkim jest to, że nawet mając do dyspozycji tylu graczy, wciąż ciężko by było skleić cokolwiek dobrego. A wy, jaki skład z tych zawodników byście ułożyli? Mamy dla was kolejne wieści a propos składu Gamer Legion ze Snaxem na pokładzie. Obecnie Slend, a także Andu są stand-inami za Ekora i Keoza w najbliższych spotkaniach i to aż do odwołania. Ostatnio grali w kwalifikacjach do ESL Challenger i Gamer Legion niestety odpadło po dwóch meczach, jednak z czystym sumieniem można stwierdzić, że Andu zaprezentował się naprawdę nieźle i według mnie może okazać się odpowiednim wzmocnieniem dla tej formacji. Jak na razie Andu z ostatnich 3 miesięcy ma rating na poziomie 1.17, a Slend 1.24. Trzeba też przypomnieć, że w tym nowym składzie Gamer Legion wygrało pierwsze spotkanie z Guns w ramach kwalifikacji do Thunder Peak World Championship. No i na sam koniec jeszcze dwie szybkie kwestie. StarLadder powraca z turniejami w Counter-Strike 2. Firma powraca do gry i zorganizują przynajmniej 4 turnieje Star Series w latach 2025-2026. Wszystkie z udziałem 16 drużyn. Kwalifikacje będą miały miejsce na całym świecie, a pula nagród ma być ogromna. Pierwsze wydarzenie ma odbyć się między 26 maja a 1 czerwca 2025 roku. Reszta tego harmonogramu macie pewnie na ekranie. Miło widzieć takie powroty po latach. Choć trzeba przyznać, że rok 2025 i 2026 wydają się mocno napięte dla profesjonalnych graczy i wciąż boję się tego przesytu ze strony fanów e-sportowego CS-a. Co za dużo, to niezdrowo. Rio de Janeiro będzie gospodarzem tegorocznego EM Fall. To już trzeci raz z rzędu, kiedy będziemy mieli turniej takiej rangi w Brazylii. Wydarzenie odbędzie się w tym samym miejscu co EM Rio Major, czyli w Jones Arena, obecnie znanej jako Farmacja Arena. Plotki, o których informowaliśmy was jakiś czas temu, oficjalnie się potwierdziły. Były już snajper Bait Wrinkle dołącza do legendarnej marki Ninjas in Pyjamas. W związku z tą organizacją pojawiły się już pewnie przecieki, kto mógłby zająć ostatnie 5. miejsce w tej formacji. Ich wybór pada w teorii na Heavy Goda, choć póki co bierzmy te informacje z przymrużeniem oka. Już znamy przyczynę odejścia trochu z pozycji analityka drużyny ENS. Wczoraj dowiedzieliśmy się, że zasili on szeregi Team Falcons, gdzie będzie asystentem trenera. Dostaliśmy potwierdzenie kolejnych przecieków, tym razem z drużyny Amcal. Tak jak zapowiadano, posadzili oni Nickelbacka na ławkę rezerwowych i póki co do składu w jego miejsce wszedł z Dame, ale tylko jako stand-in. Mieli już nawet pierwszy test, gdzie to bez większego problemu pokonali Alternate Attacks 2-0 w ramach zamkniętych kwalifikacji Thunder Peak World Championship. Resalt z drużyny Force przeszedł do Aurory, natomiast reszta składu została posadzona na ławkę rezerwowych. W tym tacy gracze jak Shalfi, Nir, Gokushima, który ma mieć bana na 2 lata, a także Selter. Force już niedługo ma zapełnić formację zupełnie nowym składem. Według leaków z Polski i międzynarodowej sceny już niedługo z PG Tourów pożegna się Axeho. Słusznie zauważono, że już dzisiaj nie grał razem z chłopakami. Ogólnie zamiast niego i X Kasperskiego w składzie znaleźli się Exus, a także Sobol. Od dłuższego już czasu mówiło się o tym, że Regali nie pozostanie dłużej w drużynie OG i wydaje się to cały czas coraz bardziej potwierdzać. Podobno właśnie w jego miejsce przymierzany jest Mantu, który mniej więcej w połowie lutego tego roku został posadzony na ławkę rezerwowych w Big. Samej były snajper polskiej drużyny Anonymo dostał swoją okazję na arenie międzynarodowej. Dawid dołączył do Sangal, jednak póki co jedynie jako stand-in w ESL Challenger League. Grali już nawet pierwszy mecz w takim zestawieniu, gdzie przegrali z ekipą Nine Panda z 1-2 w mapach. Ze względu na kwestie finansowe, Prissy musiał pożegnać się z ich główną ekipą i tym samym awansowali formację Akademii na pierwszy skład. Przez to zespół w konfiguracji Altex, TMB, Refresh, Roach, Crystal szukają nowej organizacji do reprezentowania. Fiński Rifler Banjo opuścił Hawu po ponad roku wspólnej gry. Obecnie szuka nowych wyzwań w swojej karierze. Bardzo szybko dowiedzieliśmy się, kto zajmie jego miejsce, a będzie to Jello, były 24-letni gracz m.in. Janą. Kevin.
Jeżeli chcecie znaleźć się w kolejnym zagraniu dnia, wystarczy podeślecie swoją akcję na naszego Discorda w zakładkę zagrania dnia. Link macie w opisie oraz komentarzu. A w tym materiale byłoby na tyle. Nie zapomnijcie o naszym kodzie na CSGO Skins, tym samym wspieracie też nasz kanał. A najstandardowo wbijajcie na Discorda oraz zostawcie po sobie łapkę w górę oraz subskrypcję. Dzięki, że jesteście z nami.